Dzień dobry, witam tu andchaos i zapraszam na Let's Level Shakes and Fidget. Na świeżo dobitym 104 poziomie tym razem. Zajrzymy jeszcze do areny. Ale nim to zrobimy, mamy sporo funduszy do rozdania. Tyle chyba starczy. Ile? Teraz znajdźmy sobie przeciwnika. Ma odrobinę większy poziom od nas i ma pierwszy cios. Miał pierwszego krytyka, a my mamy ostatniego. Konale, warta leci, twierdza. Znowu nas coś obrabował? Miał szczęście, bo akurat było mało wyszkolonych magów. O, proszę. 15 tysięcy. Golimy. Dwa punkty. Do klesera. Nie możemy kontratakować. Teraz ktoś nas atakował. No właśnie. Aha. 4000 i 1000. No cóż, nie bardzo się to opłaciło. Ale zemsta była. I mamy dostęp do lochów. Wulkaniczny olbrzym. W końcu docierasz do pieczary, którą płynie strumień lawy. Lecz zanim odtańczysz taniec małego zwycięstwa, musisz pokonać formującego się właśnie przed tobą wulkanicznego olbrzyma. Powodzenia. O. I mamy wulkaniczny olbrzym z tą jego dziwną animacją ataku. Ale jesteśmy jeden cios do przodu. No chyba, że on czaśnie we mnie jakimś atakiem krytycznym, wtedy ewentualnie nie damy rady. O nie, chyba mu się udało. To był po prostu pech. Nic, pozostało nam czekać do końca warty. I po kolejnym skoku czasowym nadeszła pora na bitwę gildii, którą sobie zaraz obejrzymy. Jesteśmy pierwszymi, którzy stają do walki. Jednym z pierwszych. I pokonamy pierwszego przeciwnika, tak jest. I jeszcze skaleczymy drugiego. A cała reszta... Zaraz sprawdzimy. Co się stało, że... Jesteśmy słabsi w gildii? Niedobrze. Ale lecimy do przodu. Teraz będzie już tylko z górki. I ostatnia bitwa, lub przedostatnia, ale chyba bardziej ostatnia. I czuję tutaj zwycięstwo z naszej strony. I jeszcze jeden tylko cios, trafny cios, tak jest. 123 929 doświadczenia.
Zbierzemy zasoby zwarte w gildii, coś tam migało, tak jest, mamy nową walkę. Tu doświadczenia, tysięcy. Jak najbardziej tak. Tutaj mamy błąd serwera. I 102, zawalczymy sobie z tobą. Teoretycznie my powinniśmy to wygrać, ale nie jeśli nie trafimy ani jednego krytycznego. Znowu w gildii, aha. Ale to zaraz, zajrzymy do gabinetu magii. Gdyby chciałbym sobie kupić... Tutaj czekamy właśnie na klejnot, ale nie taki. Nieco inny klejnot nas interesuje. Jeszcze przegraliśmy? To było takiego, że... A, pewnie znowu z magami. Ktoś nas atakował, widać. To nie jest klejnot, który ja chciałbym mieć. Teraz sprzedamy za odrobinę pieniędzy. I możemy użyć klepsydry w tym momencie. Mięsny golem na 103 poziomie. Cytru światła. 81 może być. Ile mamy cytrynkę? Lochy są dostępne. 39, tylko 38 mu dorówna. Poziom 34 kontra 35. Mamy szansę na wygraną. Obydwaj są wojownikami. I z jakiegoś powodu jesteśmy słabsi. To niezbyt fajnie. Ale tak też bywa. A byłem pewny, że mamy wygraną w kieszeni. Zręczność nas nie interesuje. Lochy. I próbujemy szczęścia ponownie z wulkanicznym olbrzymem. Myśmy go nie pokonali już? W końcu docierasz do pieczary, którą płynie strumień lawy, lecz zanim odtańczysz taniec małego zwycięstwa, musisz pokonać formując... Tak, czytaliśmy to znaczy przegraliśmy z nim. A tym razem się udało. Wytrzymałeś bez miejsca na klejnot, ale 1 606 255 punktów doświadczenia i plus 1 za przeciwnika. Wytrzymałość, ale mam lepszy kwipunek. Wejdziemy sobie tutaj. Ulepszyć. Możemy sobie teraz zawalczyć. Zawsze zadaliśmy te troszkę obrażeń. Tutaj nic więcej nie zdziałamy. Runa twierdzy. Tutaj też nic nie zdziałamy. Czekamy dalej.
I po kolejnym skoku czasowym kończymy misję. Wiedźma poziom 104. Aha. To jest najlepsza misja. Nie mam, no, ale... Najpierw wbijemy sobie. I teraz sobie zawalczymy. Mamy pierwszy cios. On ma ostatni. Mówi się trudno. Do lochów jeszcze daleko, pupile. 30. W porządku, powinno się dobrze skończyć dla nas. Mamy dwa poziomy przewagi. Doskonale. Dziewięć, no nie wiem czy dam rady, ale zobaczymy. Tu nic się nie było. Więc czekamy dalej. I po kolejnym skoku czasowym. Walczymy ze szczurem ściekowym za 144 098 punktów doświadczenia. Kolejna misja. Zajrzymy do areny. Próbujemy z tobą sobie zawalczyć. Mamy pierwszy cios. Niestety on dwa krytyczne ciosy miał. Pupile. 39. Możemy tylko 36 odpowiedzieć. Albo poświęcić. Poświęcimy ogień. Ogień kontra ogień. I tak miał wyższy poziom. Czterdzieści jeden. Też nie damy rady. Nie wygląda to różowo. Ile mamy dostęp? Podwyżymy sobie aurę. Zbrojownia, kuźnia, pierścień. Ulepszenie czegoś. Na ciebie mam już zastępstwo, nie chciałbym cię ulepszać. Na ciebie też mam zastępstwo. Chyba będziemy na broń zbierać. Dobra, atakujemy. Maksymalną ilością. Musimy kogoś osłabić, bo naprawdę nie zdobędziemy nic tutaj. I szkolimy nowych. Teraz przewinęło się? Nie wiem. Ale jeszcze dzisiaj postaram się z pełnymi jeszcze raz go zaatakować. Teraz nie mogę kontratakować, bo jakoś stoimy w tej twierdzy w miejscu i nic się nie dzieje. A na razie poczekajmy do końca misji. A jak lochy 17 minut, ok, czekamy.
Kończymy kolejną misję. Szkielet wojownik. $188,000. I mamy klepsydrę. Chciwy gremlin. Niedawno pokonaliśmy go w... Lochy są dostępne właśnie. $228, ładnie. Zajrzymy do lochów, ale zanim... Robimy coś takiego. Lochy. No właśnie, smok ciemności. Kolejna grota jest cała usłana pyłem. W samym jej centrum, jak gdyby nigdy nic, stoi sobie smok ciemności. Wszystko jasne, to popioły innych miałków. Próbujmy. 134 poziom. Ale i on nam nie dorówna. 2,059,369 punktów doświadczenia. Doskonale. I w tym momencie dobiliśmy 105 poziom. Tak więc dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków. Andchaos, over and out.